Za nami już pierwszy tydzień ferii zimowych. Z tej okazji dla wszystkich aktywnych dzieci lubiących sport, rywalizację i dobrą zabawę Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował bogaty program. Wszystko w ramach pół kolonii. Prawie 60 dzieci w pierwszym tygodniu bardzo zadowolona, korzystająca, można powiedzieć tak potocznie, na maksa z tego wszystkiego, co zaoferowaliśmy, ponieważ dosyć duża dawka aktywności fizycznej, przede wszystkim codziennie lodowisko, które oczywiście w zimę jest no, główną taką fajną atrakcją typową zimową, można powiedzieć prawie, że jedyną w Kołobrzegu, plus jeszcze przez 3 dni basen, także naprawdę dzieci były wycieńczone po tych dniach. Do tego jeszcze szereg różnych warsztatów, czy to gliniarskich, czy też muzycznych, także naprawdę tego bardzo dużo było. A jak ferie z Mosirem, to nie mogło zabraknąć różnorodnych zajęć sportowych. Realizujemy oczywiście od już zeszłego tygodnia projekt wspólnie z Akademią Piłkarską Kotwicy Kołobrzeg. I tutaj zajęcia się odbywały poniedziałek, środa i piątek na hali Milenium. Otwarte zajęcia bezpłatne od 12.30 do 14.00. I te zajęcia też cieszyły się dosyć dużym powodzeniem, między innymi różnego rodzaju gry zespołowe, zajęcia sprawnościowe, nie tylko piłka nożna, jakby mógł wskazywać nasz partner, ale wszystkie gry zespołowe, ale także między innymi dmuchaniec, tak, który jest no, dużą atrakcją zawsze, gdziekolwiek się pojawia, tym bardziej, że no, mamy warunki do tego, bo hala jest tak duża, że daje to możliwość, że tego dmuchańca możemy tutaj wykorzystać. Aktywne zimowisko z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji to czas wspólnej zabawy i nawiązywania nowych przyjaźni. W półkoloniach biorą udział dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Lisowe zajęcia mieliśmy i byliśmy na lodowisku. Graliśmy w berka i w marchewki. Co to jest te marchewki? Że trzeba wyrwać, że się trzyma za ręce. Tak. Trzyma się w kole zajęce i ten, kto wyrywa, musicie wyrywać, żebyś się puścił tych osób. A co najfajniejszego w tej zabawie jest? No. Jak się trzymamy. Że bolą ręce. No, wszyscy mnie ciągnęli, przetrwałem. A do tej pory co ci się podobało najbardziej? Duża hala, sportowa. I co na tej hali robiliście? Graliśmy w piłkę, graliśmy w kosza. Mi się najbardziej podobało lodowisko, basen i właśnie tutaj na hali. Jesteście bardzo aktywni, lubicie sport? Tak. Ferie z Mosirem potrwają do piątku.